Pani poseł, to jest nasza chyba pierwsza rozmowa po tym, jak wróciła pani z Warszawy i już się pani zaklimatyzowała w tym mieście? Tak, oczywiście zaklimatyzowałam się. Wpadłam w wir pracy, pracy jest dużo. 4 razy były moje wystąpienia. Teraz będę uzasadniać ustawę. W przyszłym tygodniu to będzie moje następne wystąpienie i również przygotowywuję się do oświadczenia. Pani poseł, jak wyglądało to zderzenie tego, co faktycznie dzieje się w Warszawie w Sejmie, z tym, co pani sobie wyobrażała wcześniej? Ja wiem, czy to można nazwać zderzeniem. To jest zupełnie inny charakter pracy jak na stanowisku wójta, ale praca niezwykle odpowiedzialna. Trzeba być bardzo dyspozycyjnym. Praca, która wymaga dużo wysiłku i trzeba od rana do wieczora pracować. To nie jest tak, że posłowie nie pracują, jak to niektórzy śmią twierdzić. Pracy jest bardzo dużo. Zmiana chyba na stanowisku szefa pani biura wyborczego. Mówiło się o Szymonie Piątku tutaj na Żywiecczyźnie, natomiast mamy inną osobę. Nie, takie były założenia. Pan Szymon Piątek był na początku, nim jeszcze zostało uruchomione biuro właśnie na Fabrycznej. Natomiast były takie założenia, że będzie pani Ania Gębala i ona właśnie jest dyrektorem biura. Staram się też, żeby był jakiś stażysta, ponieważ jednak tej pracy jest dosyć sporo. Pan Szymon Piątek jest asystentem społecznym i my nadal współpracujemy razem. To nie jest tak, że on nie pracuje ze mną, pracuje nadal. Właśnie, bo dość często pani się pojawia tutaj na Żywiecczyźnie, mimo pracy w Warszawie, i dość aktywnie pani tutaj działa. No, postawiłam sobie, aby powiat żywiecki mógł się ze mną spotykać, tego też to biuro poselskie jest na rynku w Żywcu i pełnię również dyżury w gminach. Każdy poniedziałek postanowiłam, że będę wyjeżdżać do innej gminy.